zagroda Gnuni. Noko nigdy nie opuszcza tego miejsca. Żywe istoty zawsze są dla niej priorytetem. Konnichiwa, z tej strony Sayuki. Spotykamy się z Noko, gramy dalej w Biomutanta. Najpierw obsikamy jej flagę, bo co tak bez obsikania flagi? Tak nie można. Trzeba pokazać swoją dominację. Zobaczmy. Zdominowana. Teraz możemy pogadać. Chcę tego kunia metalowego! Puri kumbala muła. Nux to niełatwy język, jednak możliwy do opanowania. Ona mówi, że cieszy się, mogąc cię znów zobaczyć. A Satoru tu... Zastanawia się, czy ją pamiętasz. Nazywa się Noko. W młodości pozwalała ci jeździć na swoim miucie. A Pliton Muta? Noko pamięta, że kiedyś wprost rozpierała cię energia. Cieszy się, że ta iskra cię nie opuściła. Jednak te czasy dawno minęły. Nasze wspomnienia pokazują, gdzie w życiu byliśmy, a nie dokąd zmierzamy. Z pewnością je odzyskasz, kiedy przestaniesz o nich usilnie myśleć. Oby tylko cię nienawidzały. Życie bardzo cię już doświadczyło. Ganoruta. Noko też pamięta te czasy, jednak ich nie rozpamiętuje. Choćby nie wiem co. Dicentene. Widzi, że możesz już stanąć do walki z Lupalupinem. Chyba nie da się tego uniknąć, a przynajmniej nie na długo. Kudotuku. Mówi, że tragiczne doświadczenia z czasów twojej młodości zniszczyłyby każdego, ale nie ciebie. Wciąż masz w sobie pozytywną energię. Andro? Noko mówi, że historia jest jak szlak, po którym się wędruje. W każdej chwili można się cofnąć, chyba że ślady są już zatarte. Każdy jednak sam jest sobie przewodnikiem. Ha, 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 ha. A sana jutpa? Też chcę, by Lupalupin dostał za swoje. Mimo przekonania, że wybaczenie jest najpotężniejszą formą zemsty. A sana jutpa? Pyta, jak wiele różnych dróg masz za sobą. I czy czasem zastanawiasz się, co by się zmieniło wraz z obraniem przez ciebie innych? Dokonywanie wyborów może być przytłaczające, jednak wybrać trzeba. Inaczej stoi się w miejscu. A wtedy, co to za wybór? Cieszy się, że świat przetrwa. Serce by jej pękło, gdyby wszystkie gnunie zginęły wraz z nim. Podoba jej się, że chciało ci się walczyć o świat i pomagać innym. Cieszy się, że dbasz o światło z miriadami. Zawsze potrafią rozjaśnić każdy dzień, a niekiedy także i noc. Minalegi mamuru. Po prostu tak lśnią. Na samą myśl o nich cieszy jej się buzia. Pial tu ma. Ale nie mówmy teraz o tym. A silna tu. Domyśla się, gdzie mógł zawędrować miód. Najbardziej uwielbia on niekończące się bezdroża. Jego ulubiony teren nazwała łąką miuta. A Saduru tu. Miód rozpozna twój nabyty w tym miejscu zapach, dlatego zapewne zaufa ci na tyle, by za tobą podążyć. Drobal. Musisz sprowadzić tu miuta, gdy go odnajdziesz. Minie trochę czasu, nim się uspokoi, ale potem będzie gotowy zawieźć cię do światożercy. Dicentene. To najwspanialsze stworzenie, jakie kiedykolwiek spotkała. Niemal jak ze snu lub jakiejś opowieści. Znamy Newta. Spotkaliśmy już kiedyś Newta. Chyba. Miuta, nie Newta. Wycieszony jest. Biedny. Nie ma tam u niego jakiejś szybkiej podróży? Nie. Znajdź Miuta. No cóż. Był sobie raz taki kuń, który nie dał nam się dosiąść. Nie wiem, czy pamiętacie. Bardzo, bardzo dawno temu
Mocno na początku gry. Czy tu jest przejście na drugą stronę? Od tego zależy wszystko. Udało ci się znaleźć polanę Miuta. Miej oko na Miuta. Miód to miód, ale jak tego kunia? Zarzuć swoich wrogów. Metalowego. O, Rajuśku! O, Rajuśku! Skwierczy. Arigato. Siema. A to co, już idziesz za mną? Czekaj, bo tu masz pestkę. No, daj sobie wjechać do środka. No, przecież wiem, że mogę. No. O! Aha. Zaszło coś ciekawego, nie wiem, nie jestem do końca pewna co, ale mamy to. Nie pamiętam, czy w tych też się chowały zwierzątka? Tom, 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 wracamy. Już wiem, że szybka podróż psuje takie przejścia. Niestety. Gdzieś... Flap, który odbija się od powietrza. Bum, bum, bum. Ale mi się dostało. To idziemy dalej, chodź. Bo rozumiem, że po drodze czekają nas... Księżyc ucieszyłby teraz każdego łowcę. Przeszykody. Chłopaki, spokojnie, spokojnie. Kolegę prowadzę, kolegę. Słuchaj, my wchodziliśmy górą, a nie wiem, jak ty byś chciał. Idziesz? Miód wrócił do zagrody i wydaje się spokojny. Noko wciąż się jednak martwi. No co teraz? Berry? Mówi, że Miód wciąż jest niespokojny. Na szczęście ona wie, co może go uspokoić. Miód zjadł kiedyś przez przypadek cuksiożelkę i w ten sposób zupełnie się uspokoił. Mówi, że musisz znaleźć cuksiożelki dla Miuta w okolicy pokrzyżowania. Ostatnim razem tam właśnie na kilka trafiła. Wystarczył sam dźwięk puchcia kopytka, by go spłoszyć. Mówi, że nigdy nie widziała go tak rozdrażnionego. Wcześniej po prostu uciekał. Okej, okay, ale nas po prostu po tej mapie rozrzuca kobieta, no. Jeszcze raz, złapałam? A, złapałam, bokiem. Ho! A. Zaraz, zaraz, ktoś tu coś wyżarł. Spójrz tylko na te notki na tablicy. Szkoda, że gnunie nie potrafią czytać. Jeśli będziesz się tutaj kręcić, możesz natrafić na Noko. Uwielbia gnunie. Kiedy zabrakło elektryczności, wszyscy zaczęli jeździć na gnuniach. I tak już zostało na całe lata. Nie, trzeba je karmić, ale jedzenie łatwiej zdobyć niż wachę. Patrz pod nogi, a może znajdziesz tu ślady pozostawione przez innego podróżnika. No dobra, no. Sporo rzeczy tam na raz jest do otwarcia, więc pójdziemy tak. Tu chłopaków pominiemy, chociaż nie, bo tu mają kapliczkę przy sobie. Chyba sobie wymienię broń na przyspieszoną akcję. Nie, żeby mnie nie bawiła gra tymi innymi brońmi, broniami i zabawkami. Rzecz w tym, że wtedy bardzo długo schodzi.
wcale nie musi. Przeciwnik by się wycofał. Co, bokserku? Z pięściami na broń? Zawodowiec. Zawodowiec. Dobra, mamy to i lecimy dalej. O, czekajcie, czekajcie, już niedługo, już niedaleko. Fru. Jaki dziwny kurczak. Fru, odbiło się. Fru, lecę. No i doleciałem. Dobra. Trzy rzeczy jakieś są tutaj. Pewnie jakieś pokrzyżowanie. To oznacza konieczność podjęcia decyzji, w którą stronę. Okej. Dobra. O, zamknięte. O, otwarte. Potrzebujesz klucza. O, zamknięte. Mózgowacha. Misio czepek. Teraz muszę zniszczyć totem, bo inaczej będzie mi się tu pokazywał. Drzazgozłom. Jedyny rodzaj złomu, który nadal powstaje. Ja. Dobra, tu trzeba jakoś będzie wejść. Kobum. Dość osobliwy przedmiot. To opowieść o bohaterze. Tak jest. O! Wyglądasz lepiej niż kiedykolwiek. Lepiej niż zwykle? O, może. Bum. Jaki obrót kamery nam zrobił. O, brzydlistwo! To miejsce śmierdzi. O! Brzydlistwo! Pasuje pozbierać rzeczy, żebyśmy czegoś nie pominęli. Żeby zrobić lokalizację na full. Się w głowie człowiekowi zakręcić tutaj może. Okej, okay, zbiornik H2O. Dobra. Portałki. Perfekcyjne portki. Jakie białe. Jakie śmieszne. Ło, szafka na balkonie. Okej, okay. Ciekawa byłam, co tam w środku mają dla nas. Ale to wygląda, jakby to był już full. I trzeba było teraz iść gdzieś dalej. O, telebudka. Toporki. No miasto pełne różności. No dobra, halo? Zakręć uchwytami skrzynki kontrolnej, żeby drędnąć. Drędnąć. Podłączone i gotowe. Dobrze w tym wyglądasz. Nosisz je tak, jak się powinno. Odlotowy kapelutek. Znowu biegamy w kietce. Raz, coś tu jeszcze. Aha. A, okej. Okay. Im dłużej trwa noc, tym jest ciemniej. Okej. Okay. Lubię te mądrości, po prostu są takie głębokie. Gazowa twarz jeszcze nam wpadła. O, biohazard. To się może przydać. Dużo tam tego jeszcze zostało? W tych szafkach, do drzwiach i innych takich. O, kto by się spodziewał, tu było po prostu wejście. Każdy. Kiedyś schowają coś pod schodami, ja nie sprawdzę. Będzie im głupio.
Dobra, dużo nam tych łupów jeszcze zostało do zebrania? Żadne się nie świeciły na razie. Fajnie byłoby zabrać jednak te takie ważniejsze. Aha, bo tu jest lina. Aha, aha, aha. Dobra, zobaczę tylko, co tam jeszcze wyżej na nas czeka. Okej, to jest najwyżej. O, jakie fajne. Załap rytm. Raz jedno ramię, raz drugie. No i luzik. O to chodziło. Dajesz, dajesz. Idzie ci coraz lepiej. To jesz, to jesz. Teraz tak, pestka, pojemnik z bio, super łupu, gadżet. Jeszcze jeden gadżet. Gdzieś jest, to pewnie telefon. Chyba. No zobaczymy, jak znajdziemy, a na razie tak, tu zrobiliśmy, tu zrobiliśmy. O, tu było przejście. No, rozprostuj nogi. Przebieraj nimi. Wyprostowana, ale tu nic nie ma, tu trzeba wejść na górę. Norkuj śmiało. Ła, nie spadaj, nie strasz. Ale wymyślili, że trzeba spaść. Bez pasującego klucza nie da rady. To z zazwyczaj trzeba było zakręcić taką korbą, żeby zadziałał dyspenser. Kurby nie ma. Kurby, korby, korby. Dostajesz to, co widać. Jak tylko wypadnie z niespodziankomatu. Musisz przełączać pstryczki, by przez panel popłynęła energia. Fajnie. Ha! Ha! Dobrze. Pętla jest dość naelektryzowana, by zaiskrzyć. Jeszcze jeden super łup. O nie! Jeszcze jeden super łup gdzieś tu siedzi. Gdzie jesteś? Jest. Aha, jeszcze pestka. To gdzieś w okolicy musi być krzaczor. Czy ktoś widział krzaczora? Już mi tak kiedyś jeden krzaczor umknął. O tam, nie, tam jest jakiś domek. Fajny zresztą. Jest tam, na dole. Zaraz go złapiemy i lecimy do Noko. Noko, Noko, Noko. Właściwie to Noko, moja droga. Tutaj trzeba być wyjątkowo cicho. Tak. Ło! Noko! Co ty tam... Jest! Zachował się pod całą tą warstwą błocka w zagrodzie Gnuni. Ciężko uwierzyć, że gnunie go nie stratowały. Zdają się szybsze od ciebie. Nie zapominaj również, że kiedy jedziesz na ich grzbiecie, to one wykonują całą pracę związaną z poruszaniem się. Dostaliśmy owszem. Ruszaj dalej. Nie możesz pozwolić gnuniom rozdeptać tropów. Ha, ha, ha. 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 Dobra, fajnie, tu fajnie.
Okej, tam coś jest i tutaj coś jest. A nie. Mój błąd. A. No dobra, w gniu nowym, gniu nie. O, fajna. Pasuje jak ulał. I to nawet bardzo. Para pa pa pa. Para fa fa fa. Musisz chronić łapetynę. O. Dobrze chroni łeb. Ale... Ale... Twoje palce zaczynają się marszczyć. Ale... To wszystko? Myślałam, że będzie coś więcej. I jeszcze pada deszcz. Dobra, masz te cukierki. Skupiony na ciągnącej się cukrzożelce miód uspokaja się. Noko jednak wciąż się martwi. Ile się można martwić? Raduje ją widok spokojnego miuta. Uważa jednak, że tobie potrzebne będzie porządniejsze siedziadło niż to używane przez nią. Jedyne porządne siedziadło, jakie przychodzi jej do głowy, widziała na Meka Miucie z dawno świata. Jeśli dobrze pamięta, widziała go w sklepcie Uśmieszku, kiedy szukała łakoci dla swojej gnuni. To nie tak daleko. Sądzi, że w dawno świecie woleli mekamiuty od ich żywych odpowiedników. Może gnunie były bliskie wyginięcia? I to będzie pewnie nasz mechaniczny kuń. No niestety, go nie będziemy... Na razie pewnie odkrywać, bo się zapyta, czy może wsiąść na arkę. Postanowiłam, zrobię listę i zapytam, kogo chcecie zobaczyć na arce. Ciekawa jestem, czy mam już wszystkich też. Powiem wam, fajnie jej się tu żyje. Między drzwiami albo nie. Rozumiem, że tu już znaleźliśmy, co mieliśmy znaleźć. Tak przypuszczam. Mówiła, że niedaleko, ale kłamczucha. No witaj. Musisz poluzować rygle tak, żeby nie spłoszyć Meka Miuta. Dobrze. Udało ci się poluzować siedziadło. Teraz pędź z nim do Noko, co koń wyskoczy. Mamy go! Mamy dziada! Nie wybieram się do Noko, bo zapyta nas o arkę. Do Noko wrócimy innym razem. Dlatego zadania poboczne. Może warto tu wreszcie wrócić i wejść do środka jakoś. Tu skoczymy jeszcze. Chociaż boję się, że Gizmo też zapyta. Dobra. Ubrałam się hermetycznie, dobiegliśmy tu. Stamtąd się wychodzi. Myślałam, że tam się wchodzi. Dobra. Zobaczymy, czy jest sens w ogóle tutaj iść. No, w sumie idziemy.
Okej, to będzie ładne. Tak na koniec odcinka. To właśnie resztki, jakich szukasz. O, i główna misja też się tu pojawia. Światło, gdzie jesteś? Bo też jest dosłownie rzut belecikiem stąd. Ciekawa okolica. Równowaga, przede wszystkim. Przede wszystkim, równowaga. Albo latające te. Fuj, biozagrożenie. Odstręczające. Fuj. O, a tam też mogę przejść? Mogę. Wrak. Jeszcze, yeah. Pokopiemy trochę. Siup, siup, bom, bom, siup, siup. Mhm, dobra, to jest jedna rzecz. Druga. No i dobra. Możemy się ulepszać znów. Wow, wow, wow. Agresywnie, intensywnie. Niezłe. Obszar ukończono. Prawie, bo tu jeszcze można rozwalić fotel. Też luzik. Nie zatrzymuj się na odpoczynek. Niech grawitacja cię pociągnie. Aha. Siema, ludziu. O, właśnie, o te stworki mi chodziło. Wiedziałam, że gdzieś widziałam je w klatkach. Dobra, robimy zapis, żeby się okazało, że chcę wejść na arkę. Mówi, że to wystarczy, by przywrócić Mektona do działania. Masz już silnik, zalewacz paliwa, broń i łapisieć. Brakuje pancerza i odpowiedniego zapasu tlenu. To coś, co stworzył w celu odzyskiwania cennych rzeczy z ziemi. Często pod oleistym glutem znajdziesz miejsca, gdzie możesz zarzucić sieć. Pracował nad kolejnym projektem związanym z Mektonem, pewnym działem. Niestety potrzebuje do niego amunicji. Ma na myśli skwipy. Odpowiednio wytresowane mogą odwrócić uwagę puchcia wielkucha. Jeśli szukasz skwipów, musisz pogadać z Mugiem. Wie mnóstwo o wszystkich żyjątkach, które przetrwały apokalipsę. Niestety, to znaczy, że musisz się udać w głąb śmierci sfery za obóz Muga w Stromi Głębi. Gdy namierzysz Muga, wyjaśni ci, gdzie szukać skwipów. Zauważył, że puchcio wielguch potrafi się skupić tylko na chwilę. Dlatego skwipy odwrócą jego uwagę, a ty zdołasz go zranić. Nie jest w stanie przekroczyć obszarów pełnych oleju, jednak potrafi go wypompować. O! Okej. Fajne to! Mekton oleją Małpiszona jest równie solidny jak on sam. Wyobrażasz sobie, jak wyglądało to miejsce, zanim wszystko zalał olej śmierci? One chcą ze mną walczyć? A!
No nieźle. Okej. Ło, to rośnie! Dlaczego rośnie? Siup! Możemy się bić. Możemy się ulepszać. Kłaczorek! Smoczysko. Fajne są te, co mamy. I stopy. Okej. Okej. Fajnie tu. No dobra, podejdźmy tam, jestem ciekawa. Bo rozumiem, że muszę stąd wyjść. Tak. Wystarczy tego dobrego. No jakie straszne. Fajne! To stromi głębia. Klif, którego uczepił się mógł. Teraz mu tu obsikamy. Diawa. Diawa. Patrz, co robimy ci. Zobaczmy. No i porobili. W lesie czuć zapach przygody. No dobrze, że przygody. Ty, on tam coś ma fajnego. Panie, dej pan to, nie jest. Panie, dej pan to. Jest pod wrażeniem, widząc cię tutaj. Uważa, że dawno powinno być po tobie. Widocznie mało kto jest tak twardy i sprytny jak ty. Mówi, że łowca potworów dobrze słyszy, co niesie wiatr. Plotkarz. Mug twierdzi, że wszelka moc na nic się zda, jeśli nie potrafisz pociągnąć za spust we właściwym momencie. Najważniejsze decyzje polegają na wyborze, kogo zabijesz, a komu pozwolisz żyć. Może i doskonale strzelasz, jednak musisz z większą rozwagą dobierać swoje cele. Trudno za innych podejmować decyzje, które zaważą na życiu i śmierci, ale ktoś musi to zrobić. Twierdzi, że zazwyczaj zabija tych, których nie lubi. Plus. Raduje się, że świat powoli wraca do normy, ale podejrzewa, że to oznacza więcej potworów, którymi będzie musiał się zająć. Zastanawia się, dlaczego tak ciężko pracujesz, by utrzymać wszystko przy życiu. Pociski pomagają przetrzebić stado. Mówi, że musisz przestać współpracować z upartymi miriadami. On ciągle stara się gasić ich światła, a oni ciągle zapalają nowe. Mówi, że one odstraszają potwory, a on nie chce ich odstraszać, tylko przyciągać. Ale dość już tego, co? Mówi, że dzika przyroda i natura zmieniły się i obróciły przeciwko nam. Gdy zmianie uległ cały świat, instynkt przetrwania wziął górę. Nie jest pewien co do wegańskiej diety. Jeśli natura uległa zmianie, kto wie, jak to wpłynęło na chemiczny skład ciała. Teraz jednak ma wrażenie, że doskonale wie, gdzie znajdują się potwory maści wszelakiej. Mówi, że choć są duże, to świat jest większy. Żeby wiedzieć, gdzie przebywają, należy dowiedzieć się, gdzie były. Mug mówi, że nim nauczysz się biegać, musisz opanować chodzenie. Nim nazwiesz się prawdziwym łowcą potworów, warto nabrać wprawy. Masz szczęście, bo może ci pomóc. Rozumie, że musisz zacząć od czegoś mniejszego, nim skoczysz na głęboką wodę.
Tak. Najlepiej będzie rozpocząć od jaskini skwipów. Gdy upolujesz kilka tych niewielkich stworzeń, nabierzesz wprawy. Kuali. Jeśli zamierzasz czepiać się jego wymowy, to lepiej skup się na sobie, bo według niego masz poważniejsze problemy niż twoje tak zwane zdolności łowieckie. Uparty. Coś na mnie bardzo ta aura się zmieniła. No dobra, o, czekaj, coś nam się tam na górze. U ciebie? Kalba. Mug sugeruje ci iść polować na skwi... Dobra, to wiem, ale Lupin nam się tu pokazuje i dlaczego pokazuje? Dobra. Nagrodę pójdziemy w kolejnym odcinku. Tu jesteśmy przy obsikanej fladze. Zobaczymy, co będzie. Także dziękuję wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!